Dobry dzień. Dobry. Chodźcie. Musimy zamknąć te kozy i kucyki, dać im tusiana. Bo kurczę pieczone, co wrzucę kaczkom do jedzenia, to mi te łobuzy wyjadają. A niech też kaczki się trochę najedzą. Bo mi nie będą chciały nosić jaj, jak będą głodne. A kozy wszystko zjadają. Zjadasz. Ale ty tu jeszcze będę siodłał, co? Będziesz na siodle? Chodził w siodle? Chodź Zosia, samosia. U, wejdziesz sobie. Tak, a ja tylko odsunę, proszę, zapraszam. Zosia, samosia, no, idź. Ale tu z ciebie odchodzi, muszę cię wyczesać. Przedwczoraj ją czesałem. Nie, co ja gadam, wczoraj ją czesałem. Wczoraj, przedwczoraj, jakoś tak. Była czesana. I dzisiaj też muszę być czesana, ale w garażu są szczotki, to później ją wyczeszemy. Tylko najpierw kaczuchy nakarmimy. Chodź. Kuba nasz, Kuba. Chodź tu, o co się zapierasz? Tak pójdziesz. Stój tu ładnie, musimy cię zapiąć, że jakby w razie był nagły poród ten w nocy, to małym kuskom, żebyś krzywdy nie zrobił. Kurczę pieczone. Powiem wam. Dobra, jakoś jest zapięty. Kurczę pieczone. Podsunąć wózek. Drzwi tak samo. Mamy sianka. Przywiezione jest. Tak więc, co trzeba im podawać? Capie, chcesz siano? W kopyto. Przybij kopyto. A co ty? Co świrujesz? Capie. Dobra, już wam daję. Nasze drogie zwierzęta właśnie podano do stołu. Mam nadzieję, że wam będzie smakowało. No, zgasimy może u was światło, co? Capie, co ty robisz? Czego fikasz? Ja właśnie po obiedzie. A więc kozy teraz dostaną obiad i kaczuchy. Dostaniecie obiad, już. Idziemy sobie do zwierząt, do tych, do królików. Przecież zwierząt już jesteśmy, widzicie co się zamarzło wszystko. Kurczę, fiksa. O. To co oglądacie, to akurat wy oglądacie to jutro. O, a ja wam dzisiaj nagrywam w poniedziałek, no. Dwie samiczki te brązowe sprzedałem. Miałem je zostawić, ale no uwierzcie mi, że tyle one tego wszystkiego jedzą, jedzenia. No, że trochę by mi się... trochę by jedzenia brakło, by to na tych kosztach tyle by się wyszło, jakby tyle tych samic miał trzymać. Ale co, na pewno zostawię siwą, łaciatą i te trójbarwne. Zobaczymy, co z nich wyjdzie. No, a tamte sprzedam, no bo naprawdę już też niedługo będzie trzeba je porozsadzać. Trzeba by było paśniki nowe dorobić. I to tyle jedzą te królasy, że nie ma co trzymać. Kilka tylko sztuki. No. Co tu o królasach? Powiem wam, ta samica, co wtedy urodziła jej, co w ten sam dzień padły małe, zmarzły, to chyba jest godna. Pod brzuchem jeszcze nie widać, ale puściłem ją dzisiaj na kontrolne dopuszczanie i uciekała od sam. To znaczy nie uciekała, ale jak siedziała, to kitę do góry nie podnosiła. Chodź, pokażemy. Twoje młode, piękne młode. Zobaczcie, jakie są grubasy. Chodź tak, grubasy. Są dwa kolory, ole. Czekajcie, ten taki się tu chowa, ole. Taki jest kolor, proszę ciebie. O, oczka otworzone. Może będą baranki, bo fajne uszka mają, widzicie, wielkie. No, tak jest, taki jest bury. No i jest czarny, ale więcej burych jest, o. Chodź tu, widzicie, jest bury. Fajne, skakuj. Hop.
Hop, hop, bugi. No, a my samiczki tutaj nie stresujemy. Mam nadzieję, że wszystkie nam pięknie wychowasz. A wy co, kaczęta? Dam wam trochę zboża, tak? I kukurydzy. Kukurydza, kukurydza. Świeża, super, twarda kukurydza. Mam nadzieję, że wczorajsze Q&A wam się spodobało, które były dzisiaj nagrywałem. Tak więc nie wiem jeszcze, jak, czy wam się spodoba, czy nie. Mam nadzieję, że się spodobało. Kukurydza i trochę zboża, tak? Powiem wam, jakby tu teraz były kozy, to chwilę już by nie było, kozy by zjadły i kaczki by nie miały. No już wam daję. Co, z francuskich ten biało-niebieski pójdzie na sprzedaż, na wyzbycie. Ten pójdzie na wyzbycie. Ten pójdzie na wyzbycie. Ten pójdzie na wyzbycie. Oraz w tych pobiegusach to któryś ten albo ten pójdzie. I pójdzie, już wam mówię, o, ten albo ten. Któryś z tych czterech pójdą dwóch z nich na sprzedaż. No i chyba muszę tego gąsiora sprzedać. Bo wczoraj zauważyłem, że on mi kaczki depcze zamiast gęsi. A tak, mam tu dwa gąsiory, tu jest gąsior, tamten jest gąsior i tamten gąsior stary już mi te dwie młode deptał, tak więc na cztery gęsi garbonose, jedną białą, spokojnie dwa garbonose gęsi wystarczą, gąsiory, tak więc tego prawdopodobnie sprzedam, będę miał na sprzedaż. Piękne garbonosy, siodłany, a jakby ktoś był chętny, to też będę miał do sprzedania. No i zobaczymy, jak to będzie. Mam tu, jak widzicie, tu jest biała, czy tutaj tamta, czy tutaj te, to są mieszańce po biegusach, tamta, tamta. Są kaczki mieszańce po biegusach i po kaczkach czubatych. Gdzie tu jest czubaty kaczor? Gdzieś tu był czubaty, tam jest czubaty kaczor. Tu jest czubaty kaczor i tu się bije czubaty kaczor, co kuleje emeryt nasz, ojciec wszystkich. No, no to te biegusy z czubatami się jakoś spikły, że mi takie tu mieszańce o to wyszło. Takie chodzi niby jak biegus, ale jest szeroki jak czubaty. I takie fajne wyszły. Tu jedna z czarnych tych półbiegusów, o tamta. Pokaż się. O ta, tu widzicie, ma tu mały czubek na głowie nawet, o. Nie wiem, czy będzie widać, o. Ma taki mały czubek, no bo jest po biegusach i po czubatych. Dobra, teraz ziarna wam trochę dam. Jak widzicie, to te kaczuchy i gęsi są brudne, no ale nie mają jak się umyć, bo śnieg cały czas jest, mróz, minus 6, minus 7. I co im naleje do wiadra wody, żeby się wykąpały? No to kurczę, od razu zamarza ta woda, no i nie mają jak się wykąpać. Jak widzicie, są trochę ubrudzone. Trochę są ubrudzone, no ale nic się nie poradzi. Jak przyjdzie odwilż i już nie będzie woda zamarzywała, no to na pewno wtedy się wymyją. Jak widzicie, głodne są. Bo kozy chodziły i co im posypałem trochę, czy też chleba, no to wszystko kozy im chciały zabrać. Tak więc teraz kozy zamknięte mają siano, one niech się tutaj zboża najedzą. No, z ranczy jeszcze muszę przywieźć, o, słyszycie teraz jak w ogóle cicho jest, nie? Jak dostały żarcie. Z rancza muszę jeszcze przywieźć te dwa takie kaczory niebieskie, francuskie i trzy kaczki, bo jednak one będą tutaj, tam będą same biegusy. No i co, z tych starych kaczorów to będzie tylko ten, te dwa niebieskie i tych reszta młode kaczory się wszystkich wyzbędę. No i z gęsi zostaną te, tak jak mówiłem, tego będę chciał sprzedać. A tą gęś to tylko trzymam na jajka, bo ona bardzo duże jaja znosi, halina. I są dobre na jakieś placki czy też na leśniki. Wiele osób mi się ogólnie pytało, że jak ja mogę jeść kaczy jajka, gęsie, że to niedobre. Wcale taka nie jest prawda, to są same głupoty. My tam osobiście, jak mamy robić placek, tam mama robi placek czy schaby, to jak jest kaczy jajko, to zawsze bierze czy gęsie, bo one są ładne, pomarańczowe, jeszcze lepsze niż kurze. Co jedyne, tylko na twardo nie jedliśmy gęsiego jajka czy też kaczego, a tak to jajecznice czy też z kluskami czy też schaby, placki, wszystko, to zawsze jak były to na kaczych i gęsich jajach, przez co ładnie one wyglądały. Tak więc nie wierzcie, jeśli ktoś wam mówi, że kacze i gęsie to jest niedobre, to są same głupoty. Mi osobiście bardzo smakują, nawet to, moim zdaniem to nie ma różnicy między kaczym a kurzym jajem. Po prostu u kaczych jaj białko jest bardziej widoczne, jest bardziej białe i bardziej zbite do kupy. Nie rozlewa się tak jak kurze, ale w smaku jest takie samo. No to by było na tyle chyba o kaczkach i gęsiach. Oto to jeszcze bym wam coś zapomniał powiedzieć.
Pamiętacie, tu były dwa samce, to są przeniesione teraz tu na miejsce tych samic, tej Kalifornii, co jej nie ma, i tej czarnej, co już też nie ma. O, proszę, miał wyrzucony, wrzuciłem tu i teraz jest on. Widzicie, tu się nie da z nimi porządku zrobić, bo co naleje wodę, to ten łobuz narzuca słomę i widzicie, przymarznie to wszystko. Takie łobuzy, widzicie, dałem buraki, już pomarzły, tak jest zimno. Trochę wziąłem wapnem, posypałem, żeby te zarazki pozabijało, bo to nie wiadomo, czy to ta samica, czy coś tam, nie wiadomo na co była chora. Dlatego tam kilka dni też czekałem, żeby się to wszystko wygryzło. Wiem, że można w ten sam dzień, jak się posypie, ale to wiecie, przezorno zawsze ubezpieczony. No i tu jest samiec, ten baran francuski niebieski, sobie po tej czarnej tu siedzi. Tam mi, kurczę, na tych klatkach u mnie ładne wychodzi. Gdzieś się zacieki robią, no i też posypałem trochę. No mówię, zobaczyć, czy to już jest takie stare tam to było, czy wychodzą. No i widzicie, że wychodzi to trochę, więc będę musiał w przyszłości deski jakieś chyba wymienić. Ale to zobaczymy na wiosnę. Teraz jest zima, jest mróz, nie ma co robić za bardzo, bo nic się nie uda zrobić, jak sobie jest mróz. Zobaczymy, co z tą baranią, bo ja zapisałem jej drugi termin, co ją puszczałem. No tam widzicie, też trochę zysypałem. Co ją puszczałem na sprawdzenie, czy jest kotna, ale kurczę, ona taki bebzon dostanie, czy ona tak się spasła, czy ona naprawdę kotna jest. Jak dzisiaj sprawdzałem, to nie wyczuwałem chyba. Mi się wydawało, że jakby jeden był taki, ale no to nie ma co zapeszać, nie wiem jeszcze dokładnie, czy to po prostu może był jej jelito, czy coś było delikatnie, tylko tak sprawdzałem. Tak więc no nie wiadomo, czy się za pierwszym razem tego pierwszego zakociła, czy też dopiero kilka dni temu. Miejmy nadzieję, że tego pierwszego się zakociła. Nawet jak będzie miała jednego czy też dwa, to będę się naprawdę bardzo cieszył, że jakieś mi się baranki chociaż urodziły. Tak samo z tą, no. Ona też tutaj, kurczę, wariuje, taka jakby cały czas rójkę miała, no. Już ją tu puszczałem co kontrolnie i się ten samiec tam obcykał. I zobaczymy, no. Już teraz nie chcę znów puszczać, odczekam z tydzień, dwa i dopiero sprawdzę, bo co mi z tego, że jak będę co kilka dni puszczał i w końcu nie będę wiedział, kiedy się wykoci. No więc no, zobaczymy, no. Odczekamy, zobaczymy. Zobaczymy, co życie przyniesie. No widzicie, byłem w lesie, też kozom trochę gałązek dałem. Trochę pożarły i zostawiły. No i co, no i chyba będę kończył ten film. Widzicie, zobaczcie, wszystko zamarznięte. Buraków kozom dałem, ten zjadły, ale wszystko zamarznięte. Wleję nawet ciepłej wody. Podobno ciepła się szybciej zamarza, ale wiecie, wlałem ciepłej, żeby to po prostu wzięło i trochę odmarzło, ale nic z tego. Mróz przyszedł i znów się zamroziło. Tak więc jeśli film Wam się spodobał, jeden z dłuższych, zostawcie koniecznie łapkę w górę, subskrypcję, jeśli jeszcze tego nie robicie, skomentujcie, udostępniajcie. I widzimy się w kolejnym filmie. Na razie, do zobaczenia i cześć. Siup.